To dla mnie ogromna przyjemność i zaszczyt powitać Państwa na uroczystości wręczenia nagród Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Te nagrody uznawane są za najważniejsze wyróżnienia naukowe w Polsce. Nagroda Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest niezwykle ekskluzywna. Tylko 87 osób posiada taką nagrodę. Jest to najbardziej postrzegana przez środowisko naukowe najwyższa nagroda, którą można uzyskać za osiągnięcia naukowe w Polsce. Taka nagroda to jest indywidualna, dla każdego z laureatów to jest 200 tysięcy złotych. Ale prestiż jest dużo więcej warty niż te 200 tysięcy. Myślę, że Nagroda Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej posiada jeszcze jedną cechę. Nie można się do niej zgłosić. To środowisko naukowe musi przedstawić taką osobę do kapituły nagrody. A więc to jest coś, że oprócz wielkiego odkrycia naukowego, jeszcze środowisko musi to docenić. Jak Państwo wiedzą, w czterech różnych dziedzinach, zakresach dziedzin dajemy te nagrody. Są to bardzo szerokie dziedziny, niektóre zresztą się pokrywają, bo w zakresie nauk o materiałach można dostać tak samo z zakresu chemii, ale tak samo i z fizyki nagrody. Także, a po drugie, wnioski, które są przedstawione właśnie do Rady Fundacji, która jest kapitułą tej nagrody, są rozpatrywane, a czasami są rozpatrywane przez wiele lat. A więc to nie jest coś, co jest zgłoszone w ostatnim roku, ale mogły być zgłoszone te wnioski dużo wcześniej. Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej otrzymuje profesor Jerzy Jedlicki z Instytutu Historii imienia Tadeusza Mantorca. Przedstawić Państwu drugiego laureata tegorocznej Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, a jest nim profesor Stanisław Pęczek. To jest uznana nagroda za najważniejszą, za najbardziej wybitną nagrodę, jaką może dostać w Polsce pracownik nauki. Więc jest rzeczą zrozumiałą, że dla wszystkich tych, którzy ze mną pracowali, ja nie sam jestem naturalnie tego autorem, dlatego że ja miałem kilkunastu bardzo zdolnych doktorantów, którzy początkowo w tych doktoratach tworzyli zręby tego, co dzisiaj nazywamy teorią, a którzy później już w samodzielnych rozprawach habilitacyjnych też nad nią pracowali. Także dla tego całego zespołu i oczywiście dla mnie jest to największe wyróżnienie za całe życie pracy. Ja nie wiem, czy to jest nieskromne, co ja powiem, ale oczywiście jedna z pierwszych rzeczy, którą zrobiłem, po tym jak mnie zawiadomiono, że ten pan profesor Żylicz zadzwonił, powiedział mi o tym szczęśliwym dla mnie wydarzeniu, to ja zajrzałem również do historii fundacji, żeby zobaczyć, no i sobie pomyślałem, czy aby na pewno fundacja się nie pomyliła. Tam są wybitne osoby ze wszystkich tych dziedzin, w których fundacja przyznaje nagrody. Tam są wybitni bardzo humaniści, tam są wybitni matematycy, fizycy. W obszarze nauk matematyczno-fizycznych i inżynierskich jest profesor Kazimierz Żążewski z Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Jest to bardzo zaszczytne wyróżnienie, nie spodziewałem się, że taki zaszczyt mnie spotka. Bardzo przyjemnie znaleźć się w gronie tak wybitnych ludzi, którzy tą nagrodę już otrzymali. Tak się składa, że w 2011 roku tą nagrodę dostał mój pierwszy uczeń, profesor Lewenstein, a w zeszłym roku mój pierwszy nauczyciel, profesor Białyński-Birula. No i teraz wypadło na mnie. Było to zaskoczenie. Mogę Państwu powiedzieć, że dowiedziałem się o tym oczywiście z telefonu profesora Żylicza, jadąc autobusem w Barcelonie na przyjęcie z okazji konferencji poświęconej 60-leciu właśnie tego Maćka Lewensteina oraz 90-leciu noblisty profesora Roya Glaubera, też naszego bardzo oddanego i lubianego przez nas kolegi, no mocno starszego już kolegi. No i w tym autobusie nagle zadzwonił telefon i okazało się, że właśnie taki zaszczyt mnie spotyka.
Thank you.